Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku wymiana kopciucha na pompę ciepła. Tak, dzisiaj będziemy wyrzucać ten ładny piecyk. Metal fachu. Tak, metal fachu. Już przystąpiliśmy do czynności. Zastąpimy go bardzo ładną pompą ciepła marki Bosch. Model kompres 3000, 13 kW. Także zobaczcie, jakie to są cuda pomontowane. Układ jest zrobiony, zmontowany na wymienniku ciepła. Do tego, uwaga, niespodzianka, to może być szokiem. To kto wie z Was, co to jest? To jest, moi drodzy, integrator. Integrator, ponieważ w tej instalacji jest jeszcze kominek z płaszczem wodnym. To coś działało w ten sposób, że wrzucane było ciepło z kominka, z kotła, rozdzielane było na centralne ogrzewanie i na wodę użytkową. Czy jakoś tak, czy woda w dół i tak dalej. W każdym razie działa to z tą elektroniką, jako tako. Nie wiem, do czego to miało służyć. Zasilanie ze źródła, czyli to robiło za przełącznik. Nie było nawet ochrony powrotu w tym kotle. Także cuda na kiju. No i proszę, nasz ukochany zestaw do wybebeszenia, do przeróbki. Ten zawór wykorzystamy, pompę wykorzystamy, przerobimy układ od podłogówki, tak jak ma być. Tak, dzisiaj mamy piąteczek, wyrzucamy ten integrator i będziemy sami się integrować. Dobra, wywalimy to wszystko, żeby klient przez weekend mógł sobie położyć kafelki, po to, żeby tu mógł stanąć sobie zasobnik wody użytkowej, żebyśmy mogli dalej sobie działać z pompą ciepła. O, jeszcze coś takiego. Właśnie dokończyło żywota. A tu? O kurde, widziałeś to? No, też dokończyło swojego żywota. Mamy piękną rozpiskę. Ilość kilogramów, jakie są ustawienia na daną godzinę, data, ile, co tu mamy? Jakie podawanie w sekundach, nastawy. Tego w pompie ciepła nie ma. Tego nie ma, tutaj już nie będziemy czegoś takiego stosować. Ta lista wyjedzie razem z tym klamotem, którym się właśnie spaliła grzałka, przestało działać, węgiel się skończył. Także wyjazd. Robimy wypas tym wszystkim. Na dzień dzisiejszy podłączymy sobie kociołek elektryczny, żeby przez weekend klient mógł grzać. Tak, będzie kociołek ilo? Kospela 8-kilowatowy. 8-kilowatowy. Wiekowy kociołek. Jeszcze chyba starszy od tego, co widzieliście ostatnio. Tamten miał 20 lat, a ten ma jeszcze więcej. I działa. Działa. Ratuje tyłek w takich sytuacjach. Klient nam nie zmarznie, ponieważ wytniemy instalację przy wymienniku ciepła. Podepniemy się bezpośrednio do rozdzielacza. Tutaj wykorzystamy tą pompę obiegową, wykorzystamy to naczynie przeponowe, ponieważ tego kocioł nie posiada. Z racji wieku takich cudów nie było w nich montowanych. Także dobra, lecimy, bo czas leci, a produkcja stoi. Mamy trochę roboty, a że jest piątek, weekendu początek. Zobaczcie, jakie ciekawostki odkryliśmy przy demontażu. Czujnik CW leży sobie za kotłem, a najciekawsze, czujnik temperatury zewnętrznej. Tutaj wisiał sobie całe życie w tym miejscu. Także na pewno dobrze to działało. To był kabelek od pompy. Czujnik temperatury powrotu też sobie tutaj wisiał. Także to nie działało do końca. No widzicie, jak to jest. Czujnik CO był podłączony. Ale to widzicie, jak jest. Dobra, wypad z tym wszystkim robimy. Nie może boli. Patrzmy na integrator. Cóż to jest, moi drodzy? Zasilanie ze źródła ciepła. Dwa obiegi grzewcze, naczynie przeponowe, zasilanie zasobnika. Ta cała elektronika realizowała tutaj rozdzielenie ciepła zaworami przełączającymi. Tam są dwa zawory przełączające. Po prostu przekierowywała ciepło na centralne lub na boiler, w zależności jakie źródło ciepła działało. Także pokrótce tak to działa. Ale dobra, dzisiaj wszystko wylatuje stąd i pa. Dobra, rozkręcajmy to. Wszystkie urządzenia podemontowane. Zobaczcie, jak zostawiamy to na weekend. Proszę bardzo. Ten bojlerek wyleciał z pompą ciepła, ponieważ i tak nie działa. Pompa ciepła jest w nim uszkodzona, grzałka również, więc nasz zastępczy bojler powędrował, żeby ratować sytuację, żeby była po prostu ciepła woda w domu. To wszystko wyleciało. Ściany pójdą do malowania, szpachlowania i tak dalej. I prowizorka, moi drodzy. Stary kociołek 8-kilowatowy działa. Bardzo dobrze działa, prowizorycznie podłączone, jest pompa, tłoczy w rozdzielacz, więc mamy ciepło w domu. Nie zostawiamy klienta bez ogrzewania.
Także zobaczymy, co tu się zmieni w poniedziałek. To wszystko wyjedzie, będą kafelki. Super. Wszystko się teraz zmieni w tej kotłowni. Będzie z kotłowni maszynownia i nie wiadomo, co jeszcze. Dobra, koniec nudzenia. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć. Witamy w poniedziałek. Mamy już kafelki na podłodze. Zakryte i rozplanowaną maszynownię. Tak, panie kierowniku? Pewnie. Był u was Mikołaj? Było mnie jeszcze nie. W tym roku dostaniesz młotek, żebyś sobie prezenty z głowy powybijał. Byłem grzeszny w tym roku. Dobra, wracając do tematu. Buforek powędruje do góry. Z tego względu, że potrzebujemy tutaj miejsce. Tu ma wylądować jeszcze zmiękczacz i filtry do wody. I zasobnik ciepłej wody użytkowej. Także na tym kawałku musimy to wszystko zmieścić. Będzie trochę zagmatwane. O, zobaczcie, jak sobie kociołek radzi. Cieplutko tutaj. Dobra. Zaczniemy dzisiaj od pacjenta. Tego pacjenta, moi drodzy, musimy wybebeszyć z tych zaworków, które się tutaj znajdują. Powywalać to poza ślepy, aż pozbyć się tego dziadostwa. Wykorzystamy pompę obiegową, ponieważ jest sprawna, do zasilenia układu. Tu oczywiście jest powrót, bo to jest zgodnie ze schematem do tego układu. Naturalnie tabelka jest zasilająca, więc tu będzie zasilanie, te naklejki pozrywamy. Już w jednym filmie tłumaczyłem, jak to wszystko działa, także możecie sobie to zobaczyć. A tymczasem bierzemy się do rozbiórki i do zmontowania kolejnego układu. Będzie tutaj zawód trzydrogowy, który wcześniej był przy integratorze. Zawód trzydrogowy, pompa obiegowa, resztę sobie wykorzystamy tak jak trzeba. No i co? Czas się brać do pracy. No i spójrzcie na to, powywalałem sobie zaworki, które tutaj były. W tym był jeden zaworek, drugi taki odcinający. I zobaczcie, to coś dało. Ta-dam. No, gdzie to światełko? Proszę bardzo. Kolejny zawór w środku, jeden i drugi. Żeby się tego pozbyć, trzeba by wykręcić tą nakrętkę jakimś płaskim kluczem i wywalić te wnętrzności. Zamiast to robić, zwyczajnie odwrócę ten rozdzielacz. Po prostu go odwrócę i będzie prościej, a to się po prostu pozaślepia. I tyle, nie będziemy sobie szukać dodatkowego zajęcia. Spuszczamy wodę z kominka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zupka. Dobra, trzeba wpuścić klinetek do instalacji, niech mu czyści. O, już koniec. Panie majster, pokażmy, co zrobiliśmy, bo zaraz będzie, że zaczęli robotę i już jest koniec. Ołówkiem? Zależy ołówkiem, już trzeba uciąć. O, dzień tak, dobry. Tak. Zobaczcie, jaką mamy ładną ścianę. Mega. Wczoraj była jeszcze, wyglądała tak jak to, a dzisiaj proszę bardzo, jak pięknie pomalowane. Zobaczcie, jak instalacja się już tutaj powoli buduje. Buforek mamy tym razem wysoko, a to dlatego, że musimy tu zmieścić zmiękczacz i filtr do wody. Stojący duży filtr i zmiękczacz. Także musimy tu wygospodarować miejsce. Nie ma, że boli. Trzeba kombinować, jak koń pod górę. A przy okazji przerobimy jeszcze to wszystko, żeby było tak jak tu. Co? Co? Co chcesz powiedzieć? Dobra. Pokażemy wam, jak coś zmontujemy. Co ty byś bez lasera zrobił? Jak to, co bym zrobił? Wszystko bym zrobił. Mądry kij, jedziesz. Aha, chwila skupienia. Statyw ci przynieś? Statyw jest fajny, ale... To zaraz, jeszcze nie pochwaliłem moim nowym statywem do lasera. A to za chwilę, jak sobie porządek zrobimy. Prezent na Mikołaja. Dlaczego sam? No. Dlatego, że nikt mi nie chciał go dać. Najwyraźniej Mikołaj wiedział, że byłeś niegrzeczny.
Dlatego sam sobie zrobiłem prezent i jest przynajmniej trafiony. Ale bez tego, zobacz, bez tego nie zamontujemy wtedy stojaczka. Dlatego, że jest stojak na grubą śrubę. Tutaj. Teraz jest na tą. Niestety. Na grubą jest, tak? No. No to będzie grubo. No będzie grubo, będzie. Kawał statywu. Ja, zobaczmy, co mi tam Mikołaj przyniósł. Lekki to on, kurwa, nie. No lekki nie jest, nie jest. Ale masywny. Kawał sprzętu. Nivel system. Na ścisku zalewionej. Tak, do kompletu do mojego laserka. Co prawda, żeby podłączyć ten laserek do tego, trzeba użyć tego adaptera. Proszę bardzo, nam się śrubeczki zgadzały. O. Przyznam, że tania zabawka to nie jest. Naprawdę, statyw sporo kosztuje, bo nieco ponad 800. Założysz laserek do niego? Ale powiem wam tyle. Połamałem już tyle statywów. No nie strasz. Połamałem już tyle statywów, że ten i tak wychodzi taniej niż te tanie wynalazki za 150 czy 200 zł, które są bardzo chwiejne i naprawdę długo nie wytrzymują. W końcu się dorobiłem jakoś porządnego sprzętu. O. No, coś to tak, kurczę, luzów dostało jakich. A czekaj, bo tu jest jeszcze blokada taka. Nie, z drugiej strony masz. No to jest zablokowany, jest, panie. No to jak? Dobra, to opuść to do końca. Coś mi tutaj stojaczek dostał luzów. Może znajdę jakąś przejściówkę do tego. Pewnie ktoś wpadł już na taki pomysł. Nie, odwrotnie, odwróć go. Odwróć go. Ja mówiłem od razu, że to jest taki fajny. Nie ma. Najważniejsze było dla mnie to. Korbka. Żeby można było sobie regulować wysokości. To jest najbardziej potrzebna funkcja. Start. O Jezu. Patrzcie, jak się fajnie poziomuje. Laser poziomuje się elektrycznie. No niestety. Musimy coś z tą wysokością tu zrobić. Nie wiem czemu. Może czekaj, odklej to. Muszę sprawdzić, muszę ten luz zlikwidować. Ja chyba muszę się dokręcić. No. Czekaj, tam połóżmy pod laserek. Dobra, podnieś. O. A, bo to jest spinka systemu, Nivel system. Tak. Tak. O, teraz zobaczę. Sam się poziomuje. I super. I gotowe. Czteropolowy laser. Mamy laserek na dole, z boku i jeszcze jeden jest tutaj. Po to jest to, moi drodzy, żebyśmy mogli sobie o, na przykład punkt z podłogi przenieść na sufit. Nie no, statyw naprawdę solidny. Korbka. W systemie Korbotronik. Czekaj, podnieś go do maksa. Tak jest. Tu wkrętarkę zamontować. Ona... Tak. Będzie półautomatyczny system wtedy. Powiem ci, że na żadnym z tych tanich statywów tak wysoko nie podniesiesz. Nawet rozciągając do końca, a stopki są na minimum. I co, od Mikołaja dostałem? O ja pierdziule. Czekaj, zmierz to, jak jest wysoko. 64 plus. Co chcesz zmierzyć? Wysokość? No jak wysokość jest całego lasera. No to 2 metry. Odmierzył. No i dobra. Ale to nie jest wszystko. No nie, możemy go jeszcze na stopkach podnieść. Na stopkach możemy podnieść i o całość. Ale zobacz, stawiamy sobie na jednym statywie i poziomujesz sobie od razu pompę ciepła. Co na zwykłym statywie jest niemożliwe. I tylko na tyczce. Cieszę się, Micha. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Także mam komplecik. Nivel System CL4D Blue.
i do tego SJJ32. O. O kurde. Jeszcze miejsce na to stronie. Chłopie, teraz to możesz sufity poziomować. Tym. Ale krowa. No. Mega. Dobre. Nie no, teraz to jest bajka, ci powiem. Patrz. I poziomujesz pompę ciepła. I nie chwieje się tak jak tamte. Mało tego, masz o górny uchwyt, różnica w rurach w osi 7 cm, 50 minus 7, 43, odrysowujesz drugą rurę i czekaj. Bajka, nie? Jest ułatwienie. Blokada, już się nic nie zmieni. Nie no, teraz to mi się bardziej podoba. Także będziesz nosił. Plecak jakiś do pięknego wykopu. Kupić taki ze stelażem. Tak. Specjalnie do tego. A jak głowica rusza się? Nie no, sztywna, fajnie. Do rytmu. Nie mogę jeszcze tu się wysłuchać. Bo, tego to nie wiedziałem. Nie no, teraz to już naprawdę możemy. Sufity po 4 metry co najmniej chyba, jak nie więcej. Nie, 4 nie będzie. Nie no, on opuścił. No powiem wam, że mnie statyw zaskoczył. Bo o tym, że się wysuwa, nie wiedziałem. Także zobaczcie, można poziomować sobie nawet sufity podwieszane ze statywu. Nieźle. No jak teraz powiesz, że ci do pompy ciepła nie wystarczy, to nie wiem, co mam kupić. Co je będzie tak wysoko wieszał? Nie wiem, ale mi się zabawka naprawdę podoba. Konkretny zestaw. I masywny, co najważniejsze. Stabilny. Stabilny, nie chwieje się, jak te dziadostwa tanie. Warto było sobie odżałować. No dobra. Dobra, dosyć rozczulania. Bierzmy się do pracy. Co tak się w tym kącie schowałeś? Tak, dub dalej. Andrzejowi gorąco? Nie mam. Nie mam. Pogoda nam nie sprzyja, śnieg zaczął padać, a pracować trzeba. Próżnia się robi. Zaraz próba szczelności. Kabeleczki. I spadamy do środka robić. Już się dosyć dzisiaj człowiek wymarzł. Dobra. O, testuję nowe zaworki odcinające. Bardzo fajnie, mogę się od razu odłączyć od jednostki. Także bardzo fajna sprawa, bardzo wygodne rzeczy. Polecam. Działa fajnie. Można wyciągnąć próżnię, zakręcić zawór, zdjąć i będzie już układ wypróżniowany. Także bez straty. Super sprawa. Dobra, trzeba zasuwać. No i zbliżamy się do końca instalacji. Bierzemy się za czyszczenie. Moi drodzy, czyszczenie, żeby nie było. Tak, magnes jest czysty. Chemia była wpuszczona 2 dni temu. Cleaner do instalacji. O, wskakuj na miejsce. Wskoczył czy nie? Nie wskoczył. No teraz, dobra. Daj, bo się motam. Fachowe ręki do tego. Tak. Oj, czekaj, zakręć, woda nam leci, Andrzej. No widzisz. Trzeba fachowo podłączyć wiaderko. Jest. Uruchamy, zakręć zawory sobie. No. I co? Leci jednak. Leci wszystko. Dobra. Co tu kurwa leci? Ale leci kurwa. Zobaczcie, ledwo włączone i już rdza. Z dżejniczków. Dobra, zakładamy i czyścimy. Niech się coś nazbiera. Co nagrywasz? A ja. Nagrywaj. Zobaczcie, pokaż Andrzej, co nam tu zgromadziło. No, troszeczkę wyłapało z dżejników. Dobra, wymieniamy wodę na świeżą.
kończymy robotę powoli. Ale bardzo ciekawie. No. Zobaczcie, o wiele brudniejsza jest podłogówka w tej chwili od samych grzejników. Także. A strach się bać, co tam pływa. O, to żaby się zalęgły. Podłączone mamy do trzech obiegów. A przy okazji, wymieniłem rozdzielacz z tego względu, że dojdą nam jeszcze dwa obiegi grzewcze do salonu. Będzie frezowana podłoga, więc tam sobie biegną rurki gdzieś do końca. Będą później peksy podłączone, jak będzie podłoga wyfrezowana. Dlatego rozdzielacz jednak poszedł do wymiany. Nie było tam co już dokręcać do tamtego. Także układ jest zmieszaczem do podłogówki, żeby pompa ciepła mogła kontrolować układ oddzielnie. O matko, co tu leci? Do kopalni węgla podłączył? Bourbon! Tak, tak, tak. Pokaż Andrzeju, naszym widzom, co wyłapał filtr. Proszę, proszę bardzo. Większość jest z podłogówki tego wszystkiego. Także czyścić instalację przed podłączeniem pompy zawsze. Zawsze i wszędzie. Już? Oczepałeś się? Tak, uczepałem się. Tak. Moi kochani, montaż pompy dobił końca. Zobaczcie efekty. Ta-dam! Ta-dam! Tak, mamy jednostkę wewnętrzną. Pompa mocy 13 kW. Bufor 100 litrowy, wiszący, poszedł do góry z tego względu, że zestaw filtrów i zmiękczaczy powędrował w to miejsce. Sobie kiedyś stał w tym kącie. Wygospodarowaliśmy i dla niego miejsce. 300-litrowy zasobnik ze stali kwasoodpornej Joule'a. Pamiętacie ten zestaw, co tutaj był? Proszę bardzo. Schowany. Jeszcze feśka. Podają. Od razu lepiej wygląda. Jeszcze jak się wszystko ładnie pomaluje, tak jak tutaj, będzie cacy. Także zobaczcie. Z kopciuszka zamieniło się w maszynownię i taki efekt. Instalacja jak zwykle bardzo prosta. Pompa do grzejników. Zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego powędrował, tak jak wcześniej pokazywałem, za bojlerek. I tyle. Klient ma możliwość sterowania dwoma obiegami oddzielnie. Także mamy obieg pierwszy i obieg drugi. W tym wypadku jest możliwość sterowania każdym obiegiem oddzielnie, dowolnie, tak jak sobie klient tego zażyczy. Także super. Pokażę Wam jeszcze jednostkę zewnętrzną. No i tak, pompa sobie śmiga, moi drodzy. Grzeje już centralne ogrzewanie. Wszystko nam fajnie wyszło, wszystko działa jak się należy. Okej, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć.